Cześć, ja jestem Sarchi, witam was w 13 odcinku naszej serii Zagrajmy w Lego Hobbit. I podczas gdy krasnoludy wraz z Bilbo Bagginsem odgrywają swoje przygody, to tutaj Gandalf jest na własnej misji, której znaczenie zaraz zobaczycie. Tutaj przypomnienie, że Radagast może wyleczyć chore stworzenia z ciemności, bo właśnie towarzyszy nam tutaj czarodziej Radagast. No i właśnie te chore stworzenia będziemy oczywiście tutaj leczyć, bo to też pewnie będzie miało jakieś znaczenie. Musimy most tutaj opuścić. Kto wie, czy ten ptak się nam do tego nie przyda. Zaraz zobaczymy. On odlatuje. I proszę bardzo. Zabawne. Okej. Taki mały ptaszek opuścił nam ten most w całości. No i bardzo dobrze. Gandalf and Radagast stood before the sheer face of the high fells of Rudaur, the burial place of the Witch King of Angmar. Strange occurrences have been reported of late, prompting the wizards to investigate. Właśnie, sami słyszeliście, że nasi czarodzieje tutaj szukają dowodów na istnienie czarnoksiężnika. Tutaj najpierw musimy coś zrobić. Okej. I dzięki temu będzie można coś tu zbudować. Przejść po prostu dalej, bo inaczej byśmy tam nie doskoczyli. A teraz jak najbardziej da radę. Oj, kurczę, pospieszyłem się za bardzo oczywiście. No i niestety, przez to zero teraz monet. Trudno się mówi. No i tutaj strzelamy i dzięki temu przejście otwarte. Dobra. Tutaj kolejna ściana, na której musimy użyć magii, więc zróbmy to od razu. Okej, jest przejście. Chyba. Nie, nie tyle przejście, co tutaj mamy małą dźwignię. I teraz użyjemy Radagasta, żeby w to uderzyć. Okej. Dzięki temu otwiera się mechanizm wysuwający nam schody. Bardzo pomysłowo, bardzo ciekawie. Wejdźmy więc jeszcze wyżej. Tutaj znowu na górze konieczność użycia naszych czarów. Więc zróbmy to. Okej. No i proszę. Po raz kolejny przejście odblokowane. I nawet bardzo szczęśliwie nam się tutaj zrobił prowizoryczny most. Okej, co dalej? Tutaj przede wszystkim wyleczmy tego ptaka. Dobra, to jest albo kruk, albo wrona. Trudno też stwierdzić z całą pewnością. W każdym razie, ten ptak nam tutaj, widzicie, nie tyle co otworzył przejście, co po prostu wyciągnął nam te deski, które można, z których można zbudować znowu przejście dalej. Będzie znowu taki prowizoryczny most. Zaraz tam się udamy, tylko jeszcze może tutaj zbiorę. Tutaj widzicie, są tunele dla innych postaci, więc kolejny dowód na to, że niektóre z tych rzeczy po prostu są dostępne dopiero przy grze swobodnej, kiedy ukończymy już sobie grę. No ale na razie ruszajmy tutaj i znowu następne przejście. Najpierw może rozbijmy te posągi. A może to również, czemu by nie? Zawsze jeszcze trochę zdobędziemy sobie monet, ok? No i w końcu uderzmy tutaj. Dobra, zamieniamy się na Gandalfa, bo on rozświetla drogę i wchodzimy. These are dark spells, Gandalf. Full of hate. No proszę, jak tutaj uroczo, chociaż wiadomo, mrocznie i w ogóle. Tutaj mamy zapis, nie będziemy już może zapisywać. Dopiero co rozpoczęliśmy sobie ten etap.
Ale naprawdę się mroczno zrobiło. Tutaj znowu przejście tylko dla goblina. Brakowało mi takich etapów, bo właśnie tak sobie myślałem, że skoro Gandalf ma te umiejętności, tutaj możliwość rozświetlania drogi, to czemu by z tego więcej nie skorzystać? Twórcy do tej pory tylko dawali nam możliwość zdobycia... Twórcy dawali nam tylko możliwość nieraz rozświetlenia jakiegoś małego pomieszczenia, a tymczasem tutaj jesteśmy przez dłuższy czas właśnie w takim ciemnym pomieszczeniu. Wow, tutaj od razu spadłem. Jak ja się tutaj w ogóle znalazłem nagle? Aha, tędy po tych schodach. Dobra. Jeśli oglądaliście film, to wiecie doskonale, co my tutaj niedługo znajdziemy. Ja oczywiście nie będę tutaj spoilerować osobom, które nie wiedzą, co się będzie dalej działo. No to może być całkiem ciekawa niespodzianka. Tutaj podpalimy pochodnią to ognisko. I dzięki temu mamy sekret. A więc tędy nie musieliśmy iść, ale można było. W ogóle bardzo ciekawy teraz kąt kamery. Przy takim kącie kamery raczej w tej grze nie podróżujemy. Dobra, tutaj jest dalsze przejście. Okej. Więc idźmy od razu. Zbieramy oczywiście elementy. Jest sporo rozgałęzień, trzeba to też zauważyć. Ale wiadomo, część też rzeczy jest dostępna tylko przy grze swobodnej. Więc tak czy siak, wielu rzeczy nawet nie możemy jeszcze odkrywać tutaj. Wow, a tutaj co? Tutaj nic nie mogę w tej chwili zrobić, chyba że użyję Gandalfa, który rozświetli drogę. Też nie za bardzo, patrzcie. To jest to władnięte jakąś czarną magią i nie można tego wcale użyć. Chyba że to rozbijemy ewentualnie. Nie wiem, czy jest w tym sens jakiś. Tutaj uderzyć nie mogę. Nie, chyba nic z tym nie zrobimy. To się nie zrzuci. Dlatego tutaj na razie musimy sobie odpuścić przy grze fabularnej. A zobaczymy z tej strony. A i tutaj muszę uważać, bo są te pułapki. Dobra, tutaj kolejny element, na którym musimy użyć magii. To już będzie drugi taki obiekt. Na trzy dostępne. Pewnie trzeci był tam gdzieś po lewej stronie. Tutaj już raczej tego nie spotkamy. Ale podążamy dalej tutaj. To rozbijmy jeszcze. Myślałem, że będzie coś ciekawego w takiej skrzyni, ale jednak nie. Tutaj też trzeba będzie rozbić przejście. I tu nawet widzę, że po dwóch stronach. Czyli będziemy mogli ewentualnie użyć dwóch postaci do tego celu. Zróbmy to najpierw Gandalfem. Dobra, i teraz jeszcze Radagast. I on również. Można było oczywiście jedną postacią to zrobić równie dobrze. Ale tak było szybciej. No i okej, kolejne przejście otwarte. Przełączę się znowu może na Gandalfa. Jakoś nim wolę sobie biegać, chociaż to nie ma wielkiej różnicy. Tutaj posąg, możemy sobie zniszczyć. Tak jak wiele innych obiektów, które już też niekoniecznie niszczę. Bo, wow. Patrzcie, tutaj znowu jakieś zwierzę do wyleczenia. Ewidentnie w tym miejscu działają jakieś czarne moce. Możecie to zauważyć gołym okiem. Dobra. Podejrzewam, że to jest nietoperz. Tak jest. Aha. I teraz otworzyło się... Znaczy otworzyło się. Tutaj aktywowały się te obiekty. Możemy tutaj użyć magii. W takiej kolejności to zróbmy, jak nam zostało pokazane. Podejrzewam, że wtedy będzie otwarte to przejście. Proszę bardzo, już się otwiera. Aha, i znowu musimy tak zrobić w tej kolejności, jak to nam jest tutaj pokazywane. Czyli najpierw tutaj, teraz tu. Trzeba właśnie zwrócić uwagę najpierw, w jakiej kolejności się świecą te obiekty, a później w takiej samej kolejności w to wystrzelić, tą magię. Dobra, i pewnie jeszcze raz. A jednak, już otwarte przejście, więc możemy ruszyć dalej. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Znowu coś po tej stronie, ale jako te postacie to tego nie zniszczę niestety. Chyba że w duecie, tylko że oni nie mogą się zgrupować.
To jest akurat robota dla krasnoludów, żeby tutaj właśnie w duecie to zniszczyły. Dlatego na razie ruszmy po prostu dalej. I co my tu mamy? Kolejna jakaś mini zagadka, żeby odblokować pewnie to na górze. Dobra, na pewno spróbujemy. Przede wszystkim tutaj też widzę tarczę dla łucznika, więc też kolejny element, który zostanie odblokowany ewentualnie dopiero przy grze swobodnej. Na razie zajmijmy się tym, co możemy zrobić jako Gandalf i jako Radagast. Zobaczymy, co my tu jeszcze znajdziemy. Przede wszystkim tutaj. O właśnie, w tym miejscu trzeba stanąć. Teraz tutaj uderzyć. I proszę bardzo, teraz z drugiej strony. Zamienię się na Radagasta. Niech tam sobie Gandalf stoi w tym miejscu, chociaż widzę, że nie musi, bo on od razu przeszedł dalej. I co, skoczę tutaj od razu, czy nie? Nie, podejrzewam, że tutaj muszę najpierw to zniszczyć, żeby coś wybudować pewnie. Ale jeszcze zobaczymy. Tak jest, mogę teraz wybudować tutaj mini drabinkę. Dobra, i dzięki temu dostaniemy się na górę. Okej, tutaj stanąć i znowu rzucić czar. Bardzo ładnie. Wszystko jest niezwykle logiczne. To mi się tutaj podoba. No i co dalej? Teraz można pewnie uderzyć już tutaj spokojnie. Okej. No i to sprawiło, że przejście się otwiera. Trzeba było trzy te obiekty zapalić na niebieski ogień. Trudno to nazwać ogniem, ale tak to mówię. Wow. Dobra, może nie rozbijajmy już tego. Tutaj działa potężny wiatr, który troszkę ogranicza naszą swobodę ruchu. Ale teraz możemy tutaj się przekraść przy ścianie. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie spaść. Dobra, to mogłem zniszczyć. Ajajaj. Jakby tego było mało, to jeszcze tutaj niszczone nam są te podpórki. Gandalf spadł na dół, kurczę. Coś sobie biedaczek nie radzi. Ale jak przejdziemy jako jedna postać, to już druga również do nas dołączy za chwileczkę. Więc nie ma problemu. Tutaj też rozbiliśmy i możemy ruszać jeszcze dalej. Znowu to zniszczyć. I dobra, już prawie jest wyjście. Dokładnie tak, jesteśmy. No i patrzcie, co my tutaj mamy. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję. Okej. Wow, to jest pułapka chyba. No właśnie. Tak myślałem. Tutaj mamy coś dla Doriego. Potrzebę użycia kiścienia, więc teraz tego nie zrobimy. Znowu muszę przedostać się tędy. Zniszczmy to. Aj, jeszcze trochę bliżej. Okej. Ajajaj, muszę wciskać kwadrat, żeby się utrzymać. No i proszę. Radagast mimo swojego wieku ma jeszcze w sobie sporo krzepy. To trzeba przyznać. Cały czas nie widzę Gandalfa, no ale tak jak mówię, on tutaj nigdzie nam się nie zgubi, tylko prędzej czy później go jeszcze zobaczymy. Nie będę się na niego zamieniał, skoro już tutaj jestem jako Radagast. O, ale będę musiał za chwilę się zamienić, bo tutaj potrzebuję dwóch postaci. Teraz zamiana. O kurde, i patrzcie. Gandalf tutaj sobie spokojnie stoi, ja teraz muszę z nim przejść aż tam na dół. Dobra, to zrobię cięcie, żeby to nie trwało zbyt długo. Podejrzewam, że w normalnych warunkach Gandalf sterowany przez sztuczną inteligencję powinien tutaj przejść wraz ze mną, ale ponieważ mi on spadł na dół, no to musiałem raz jeszcze całą drogę przebyć jako on. No ale teraz już przejście sobie otwieramy kolejne i dostańmy się tutaj do środka. Who's buried here? He would have been known only as a servant of evil. One of a number. One of nine.
No i proszę, na tym się jednak zakończyło. Myślałem, że jeszcze będzie ta misja Gandalfa tutaj trwała, ale z pewnością zobaczycie jeszcze dalszy jej ciąg. Być może już w następnym odcinku, kto wie jak to się dalej potoczy. Ponieważ teraz był to krótszy materiał, krótsza misja, to podejrzewam, że jeszcze dzisiaj zobaczycie sobie drugą. Więc czekajcie cierpliwie, a na razie zobaczmy film wprowadzający do tej następnej misji. The disturbance of the tombs of the Nine confirmed that the blade found by Radagast and presented to the White Council was indeed a Morgul blade. Gandalf and Radagast made haste to the abandoned fortress of Dol Guldur, where the foul blade was found, to uncover the mystery. No właśnie, więc tak jak myślałem, będą teraz dalsze przygody Gandalfa i Radagasta, które mają to wszystko wyjaśnić, więc zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Tak jak mówię, postaram się go nagrać jeszcze na dzisiaj, więc powinniście zobaczyć za kilka godzin dalszy ciąg tych przygód. Do usłyszenia!